Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy po ważeniu przed galą Fame MMA 7. Ze mną Alan Kwieciński. Powiedz, co tam działo się na tym ważeniu? Widziałeś coś w oczach pająka przed tym pojedynkiem? Nie, to nie ma tej kwitu, nie ma, wiesz, strachu i widzimy, zrobimy robotę, dobrze będziemy się napierdzielać i po walce znowu sobie podajemy piątkę i idziemy na piwko, więc mówię, no tutaj nie ma tej kwitu. Szacunek jest od początku do końca i jutro robimy robotę. To jest odwrotna sytuacja do tej z pojedynku z Arkiem Tańcową. Jak ty się w ogóle w tym odnajdujesz? Bo jednak jak jest prawdziwy konflikt, to jest może emocje. Większa motywacja emocje do treningu, są... emocje, znaczy, wiesz, nie, takie nabuzowanie. Tutaj zobacz, jak wiesz, jak chodzę, jestem tak naładowany pozytywnie. I wiesz, to nie musi być tej krwi, żeby były emocje, prawda? Tym bardziej, że jest cel, jest kurwa, chcę zdobyć ten pas i od dłuższego czasu sobie wizualizuję tą walkę i ja widzę po prostu ten pas tutaj u siebie na biodrach, więc nie widzę innej opcji po prostu. Naprawdę, nie widzę innej opcji. Powiem ci szczerze, że jak Fame MMA zakontraktowało ten pojedynek, to byłem troszkę zdziwiony, bo jednak to jest bardzo sportowa walka. No, pająk to jest gość, który walczył w Tajlandii na galach, mieszkał tam. Jest członkiem jednego z klubów w Tajlandii, o ile się nie mylę, Tigers Gymu. Ty też masz bardzo duże doświadczenie w kickboxingu. No i to jest taki pojedynek, który może tutaj trochę nie pasować. Czemu nie pasować? Ze względu, że jest ja jestem znany, on jest znany, a to, że dodatkowo mam jakieś umiejętności, to się idealnie wpasowuje chyba tutaj, bo ludzie nie tylko chcą popatrzeć, kurde, na przepychankę, jak to się mówi, ale też chyba chcą zobaczyć fajny sportowy pojedynek, więc to jest fajnie, że taka gala łączy i friki, i takich zawodników jak ja z pająkiem, że pokażemy tak samo fajny sportowy pojedynek. Chciałem tutaj Alana lekko zaczepić, ale dobrze z tego wybrnął. Nie, absolutnie, więc mówię, no wiesz, ja mówię jak jest, więc nie weźmiesz mnie pod włos. A powiedz w ogóle, jaka jest geneza tego pasa? Skąd to się wzięło? Nie wiem, czy włodarze wpadli na ten pomysł, czy to też była jakaś wasza inicjatywa, że chcieliście, żeby stawką tego sportowego pojedynku był jakiś pas i w ogóle jakbyś mógł powiedzieć więcej o tym pasie? Czy wiesz, znam się z Dariuszem Wiśniewskim i mówię, fajnie, że się dodatkowo o coś bijemy. Pas XFC. Tak, XFC, znana federacja za granicą, dopiero ta federacja tutaj wchodzi do Polski, świeża federacja w Polsce, tak więc mówię, no fajna motywacja dodatkowo i dodatkowo, jak to się mówi, trofeum do zdobycia, więc mówię, fajna inicjatywa bardzo. Ale pająk chyba na konferencji prasowej powiedział, że wolałby pas Fejmu. Tak? Tak. To spoko, no to... To niech mi go odda. Znaczy nie odda, tylko że to ja sobie go biorę taki urodzin. Bijemy się i tyle. No. Mówię, no fajna walka jutro będzie. Nie mogę się doczekać. Powiedz mi, jakie są mocne strony twojego przeciwnika? No, uważam, że jest bardzo dobry. Ja jestem jeszcze lepszy. I to pokażę jutro. Obiecuję. Ale jestem, jestem bardzo przygotowany. Cały okres przygotowawczy praktycznie spędziłem we Wrocławiu, tak samo w Bumie. Mówię, gdyby to była walka w MMA, pewnie bym spędził, a na pewno bym spędził to w WCA, cały okres przygotowawczy w Warszawie. A jeżeli jest to walka w K1, to dałem siebie pod skrzydła Dominika Zadory i świetnie mnie przygotował. Świetnie mnie przygotował i mówię, no jestem bardzo przygotowany mentalnie, fizycznie. Zresztą warunki fizyczne mam lepsze od niego, ale to nie one walczą. Zobaczycie już jutro. Twój przeciwnik lepiej bije, czy lepiej kopie? Jak uważasz? Bije rękami, czy lepiej kopie? Nie wiem, to nie mnie to oceniać. Wiesz, to nie mnie to oceniać. Ja się przygotowuję na... Czy jestem przygotowany na 3 mocne rundy i takie na pewno zobaczycie jutro w oktagonie. Jakie są najlepsze atuty Alana w tym pojedynku? Ja mocno kopię i mocno boksuję. To na pewno i to na pewno będzie, on odczuje to jutro. To na pewno. Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję nie bardzo. Zatrzymuję, wiem, chciałbym że... Chciałbym jeszcze zbijałem dużo wagi, zbijałem, bo 16 kilo, ale idę właśnie zaraz jeść. Cieszę się, że tyle kilo zbiłem, bo się czuję dużo, naprawdę dużo lepiej. Wbrew dobrze pozorom, wyglądasz. Kurczę, bo się odpowiednio naładowałem, bo wiesz, to, że zrobisz wagę, to jest jedna walka. A to, jak się odpowiednio naładujesz i zaprezentujesz to jutro w klatce, to jest druga strona. Nie? A to, że jest walka, to jest wisienka na torcie, tylko kurwa, cały tych przygotowań, ciężkiej pracy, którą wykonałem w tle z Dominikiem Zadorą i z Karolem Łopato, których serdecznie pozdrawiam. A druga sprawa, chciałem oczywiście pozdrowić moich sponsorów, których tutaj mam, czyli Klinikę Tlenu, Dresiarskie Oferty, tuż, chodzę na imprezy, IHS za odżywki, Fit King, który mnie karmi, jak jestem w Warszawie, oczywiście Medicana za spokój i opanowanie, chociaż dzisiaj tego nie widać, bo jestem tak naładowany pięknie i Środowisko Miejskie za uliczne ciuchy. Dziękuję Wam bardzo, oczywiście MML za wykonywanie badań i opiekę zdrowotną i Storm Cloud Geek za zajebisty sprzęcik. Tak więc, moi drodzy, bez Was te przygotowania również by się nie odbyły. Dziękuję Wam bardzo. Jutro wracam do Was z pasem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.